Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym daily vlogu. Tam właśnie, o tam szykuje się pewien pan, który zaraz ze mną wychodzi, bo zapowiada się, słuchajcie, naprawdę bardzo fajny dzień. Jedziemy za chwilę do Piaseczna, do outletu, więc zabieram was ze sobą. Później mamy wspólny obiad z moimi rodzicami w bardzo fajnym miejscu, które mam nadzieję, że uda mi się wam pokazać. Pogoda całkiem fajna. Ja mam dzisiaj na sobie bokserkę z Zary, taką właśnie z ciemnej zieleni, którą kupiłam kilka lat temu. I do tego te cienkie, przewiewne spodnie, też z Zary z kompletu, bo jest do niego jeszcze koszula, ale jest za gorąco na koszulę. Też już je znacie, bo pokazywałam wam wiele lat temu. Sandałki Michael Kors, biorę torbę Michaela Korsa, dużą, okularki i jedziemy, ruszamy w drogę. Mam nadzieję, że to będzie dla was miły, przyjemny vlog. Dla mnie i dla Massimusia. Tak jest? Tak jest. No właśnie. Słuchajcie, pokażę wam w domu co jak, ale teraz jedziemy. Co robimy? Co robimy? Jedziemy spotkać się z moimi rodzicami i jedziemy na obiad. Nasze dzisiejsze zakupy z outletu w Piasecznie, proszę bardzo, Polo, u Ralfa kupiliśmy 3 rzeczy, w tym 2 są Massimo, 1 moja i nic więcej, więc już wam pokazuję co i jak. Nie wiem czy was to będzie interesować, ale skoro już pokazuję, to pokazuję. No pipeta, no co ty, głodna jesteś? Spodenki. Takie Massimo sobie wybrał. Spodenki na lato. W fajnym takim cienkim, z cienkiego materiału. Naprawdę ładny kolor. Wybrał sobie również polówkę. Kolejną do kolekcji. Która wygląda w ten sposób. Czekajcie, jeszcze wam pokażę tak rękawki. Nic szczególnego, ale naprawdę bardzo ładnie mu w tym kolorze, więc cieszę się, że ją sobie wybrał wreszcie, bo namawiałam go na taki błękit już od dawna, więc polówka, a ja z kolei kupiłam sobie koszulę. Czekajcie, już wam pokazuję. Szkoda, że nie oddaje kamera tego pięknego koloru, ale na pewno zobaczycie u mnie w jakiejś stylizacji. Zobaczcie, koszula, no jak koszula. Tak? Troszeczkę tutaj po bokach wycięta, więc też nie jest taka prosta. W rozmiarze S. Podoba mi się, że ma tutaj przypięty na guziczki kołnierz, więc też będzie się fajnie układał. Dodatkowo można sobie podwinąć rękawy, tak jak tutaj widzicie. I to też fajnie wygląda. Materiał jest taki grubszy. Taki grubszy, ale kolor, słuchajcie, kolor jest przepiękny. Niestety kamera go nie oddaje. Żadnego z tych produktów nie oddaje. Bo tutaj wygląda w ogóle na jakiś fioletowy, a to jest piękny błękit. Tutaj z kolei mamy taki kolor, ja bym powiedziała, lazurowy. Taki troszeczkę niebieski, wpadający w taki morski. Przepiękny jest ten kolor. No ale co zrobić? Nie oddaje efektu. Kamera, no trudno, ale przynajmniej wiecie co kupiliśmy, czyli koszula, polówka i spodenki i tyle jeśli chodzi o dzisiejsze zakupy. Powiem wam, że tak się zasiedzieliśmy w tym barze, szuwarku, wodniku szuwarku w naszej okolicy, że tak naprawdę minął nam czas momentalnie. Ja w ogóle nie nagrywałam nic.
jak już przyszła cała nasza rodzinka, czyli moi rodzice, moja siostra ze szwagrem, i siedzieliśmy wszyscy i rozmawialiśmy i jedliśmy, ciągle coś zamawialiśmy, i dopiero jak wracaliśmy do domu, to mówię do Maxa: ty, ja nic nie nagrałam, no po prostu nic nie nagrałam, ale wiecie co, tak nam minął fantastycznie czas, było tam tak cudownie, my w ogóle byliśmy pierwszy raz w tym miejscu, chociaż moi rodzice i moja siostra już tam bywali parę razy, i przyznam się Wam szczerze, że bardzo fajne miejsce właśnie na takie nie tylko rodzinne wypady, ale też stwierdziliśmy, że w sumie jest w naszej okolicy, więc możemy tam częściej wpadać. A dzisiaj było niesamowicie gorąco i wiecie co, w tym miejscu było tak przyjemnie, chłodno, wiał wiaterek, było dużo cienia, potem zaczęło się zbierać tyle ludzi. Zresztą moja siostra mówi, że tam wieczorami to po prostu popołudniami to jest zatrzęsienie i nawet nie ma gdzie usiąść. Ale podłączyłam sobie mikrofon, bo czasami widzę gdzieś tam pod filmami, pojawiają się komentarze od Was, że gorzej słychać, że lepiej słuchać na mikrofonie. I powiem Wam, że nagrywam tym nowym Sony, o którym opowiadałam Wam jakiś czas temu. Jestem bardzo niezadowolona z tej kamery, no ale korzystam z niej. Korzystam, bo czekam, aż pojawi się najnowszy Canon. Nie wiem, kiedy on się pojawi, ale na pewno jak się pojawi, to go kupię i wtedy wymienię kamerę, więc do tego czasu muszę stosować tą, którą tutaj mam. Ale ona jest ciężka, jest duża i żeby dźwięk był naprawdę dobry, to tak jak widzicie, muszę mieć podpięty mikrofon tu i muszę mieć podpięty mikrofon na kamerze. A kiedy vloguję, uwierzcie mi, że to wcale nie jest takie przyjemne, fajne, żeby ciągle pamiętać o tym, żeby ten mikrofon był przypięty, żeby był non-stop włączony, żeby był ten mikrofon umieszczony na górnej kamerze, tam na górze na kamerze. Więc czasami wiem, że ten dźwięk będzie gorszy, ale jak są takie sytuacje jak na przykład teraz, gdzie chcę do Was trochę pogadać kosmetycznie, to będę się starała pamiętać o tym i przypinać zawsze sobie ten mikrofon, żebyście mieli dobry dźwięk i przyjemnie Wam się słuchało. A pomyślałam sobie, że się do Was odezwę bardziej kosmetycznie, ponieważ zapowiedziałam to już jakiś czas temu i czas najwyższy dopiąć końce, że tak powiem, i opowiedzieć Wam o 14 tanich maskach w płacie, które przetestowałam. Są to przeróżne maski z różnych miejsc, z różnych sklepów. Starałam się wybierać te, które są najtańsze, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście są warte tego, żeby je kupić i czy wśród tych masek znajdę może jakąś taką, która stanie się moją ulubioną i którą mogłabym Wam szczególnie polecać. I skrupulatnie wszystko notowałam sobie w moim notesie różowym. Zaznaczałam wszystko, słuchajcie, różowymi kartkami, żeby mieć wszystko dokładnie opisane. I teraz właśnie opowiem Wam o tym, jakie są moje wrażenia z testowania tych masek, jakie maski testowałam i które rzeczywiście warto kupić, a które nie, jeśli chodzi o cenę, jakość, działanie itd. Więc zaczynamy i zaczniemy sobie od maseczki marki Misha. To jest maska Pearl, maska, która ma ekstrakt z pereł, rozświetlać skórę, zapewniać niezbędne minerały. Mają tutaj być lśniące drobinki pereł, które rozświetlają i wygładzają skórę. Papier ryżowy, który jest dwa razy cieńszy i lżejszy niż zwykły papier do wykorzystania właśnie tej maski. I teraz tak, widzę, że mam tutaj bardzo dużo opisane o tej masce. Po pierwsze, bardzo dobrze nasączony płat. I to jest fakt, ten płat, z tego co pamiętam, był naprawdę bardzo dobry. Delikatny, przyjemny zapach, biała konsystencja, czyli konsystencja taka emulsyjna może się wydawać, taka przyjemna, biała, troszeczkę gęstsza niż taka typowe serum, które znajdziemy w maskach w płacie. Bardzo fajne składniki aktywne, naprawdę. Nawet mam je tutaj, słuchajcie, wszystkie wypisane, bo byłam w szoku, ile w tej maseczce jest tych fajnych składników aktywnych. Nie było żadnych składników w niej kontrowersyjnych, ale pojawiło się rzeczywiście fajne nawilżenie. Nawilżenie przy tej masce. To nawilżenie było jeszcze w momencie, kiedy zdjęłam płat,
Rzeczywiście płat był fajnie wykrojony i dobrze przylegał do skóry i bardzo cienki. Natomiast to rozświetlenie, które się pojawiło na skórze po zdjęciu maski, bo się pojawiło, było zdecydowanie spowodowane właśnie tymi perłami, czyli być może tym takim proszkiem, drobinkami pereł, które dawały ten efekt rozświetlenia, ale to nie jest takie rozświetlenie, które się pojawia w momencie, kiedy zadziałamy jakimiś składnikami aktywnymi i skóra robi się taka rozświetlona. Natomiast sama maska, bardzo fajna, naprawdę zarówno na te składniki zero tych substancji kontrowersyjnych, to jak jest ten płat wykrojony, całe to serum i tak dalej, więc pokazuję Wam od razu maska od marki Misha Perl, z tego co pamiętam dostępna w Hebe, w bardzo dobrej cenie, bardzo fajna maska. I teraz idziemy dalej. Następną mam maskę kolagenową, borówkową. O, i już widzę co i jak. Czyli maska też dostępna w Hebe. Zobaczcie, w takim opakowaniu jest sporo tych maseczek z różnymi tam właśnie składnikami, substancjami i tak dalej, ale ja na pewno do nich nie wrócę, dlatego że nie podobał mi się płat, który non-stop się odklejał. W pewnym momencie musiałam ten płat pociąć, żeby on lepiej przylegał, ale i tak się odklejał, więc ten papier nie był ten papier, z którego jest wykonana ten papier, no to tam płachta, z której jest wykonana właśnie ta maska. Słabisieńka. Efekty żadne, więc na pewno do tej borówkowej nie wrócę, kolagenowej. Nawilża, no może i nawilża, ale tylko tyle. Odżywia, oczyszcza, rozświetla, rozjaśnia, wyrównuje koloryt. Nie. Dalej, maseczka Snail. Poczekajcie, muszę ją znaleźć. Bo ja tych masek mam tutaj dosyć sporo. Oto sobie takie ułożę, żebym tutaj też wiedziała co jak. Tak, to jest maseczka znowu Puorella Snail, która wygląda w ten sposób, czyli może Wam już przyjść na myśl to, że jednym z głównych składników aktywnych będzie między innymi będzie między innymi śluz ślimaka, ale od razu też tutaj zaznaczam, że już trzecim w składzie składnikiem, który się tutaj znajduje, jest alkohol denat. Alkohol denat, wszyscy wiedzą o co chodzi, czyli rozpuszczalnik i substancja, która będzie wspomagać przenikanie składników aktywnych z tej maseczki. Pewnie dlatego też taka jest jej cena, bo mamy tutaj bardzo tani promotor przenikania. Reszta substancji średnia, jeśli chodzi o maseczkę. Gdzieś te fajne ekstrakty na samym końcu. Jest rzeczywiście ten śluz ze ślimaka, jest kilka innych fajnych składników, ale zerknijmy sobie, co ja tutaj wypisałam. I mamy tak, przyjemny zapach, dobrze nasączona, zero podrażnień, szczypania, skóra mocno nawilżona, miękka, przyjemna w dotyku. Skład, to co powiedziałam, ogólnie poprawna, ale bez żadnego efektu wow. I takie były moje skojarzenia i takie efekty zauważyłam na skórze właśnie po użyciu tej maski. Więc zrobimy sobie tak, beznadziejna średnia w miarę dobra. Ok. Lecimy dalej. Maska Puorella Aqua z tygrysem. Puorella Aqua z tygrysem. To chyba będzie ta, bo tutaj mamy te i te. Z tygrysem mam, czyli to jest maseczka, która wygląda w ten sposób. O, i mamy tak, fajnie wycięty płat. Fatalnie wycięty płat, za mały po bokach, musiałam rozcinać i zbyt małe oczy. Ja wiem, że ta wielkość płata dla niektórych ma znaczenie, dla niektórych nie. Słuchajcie, dla mnie ma znaczenie. Oczywiście to, czy będzie nam pasować płat i jego wielkość, zależy też od wielkości naszej twarzy. Ale jeżeli ja widzę, że na przykład otwory na oczy są zbyt małe, a ja i tak mam małe tutaj oczy,
to wyobrażam sobie, co może być w momencie, kiedy ktoś ma na przykład mocniej rozstawione te oczy, albo oczy po prostu większe, albo gdzieś tutaj większy nos. I to mu się kompletnie nie będzie tutaj sklejać. Poza tym, jakim ma sens wycinać w masce otwory na oczy, które będą po prostu takie małe. To samo cięcie po bokach. Ja generalnie mam małą twarz, jestem osobą szczupłą, więc jeżeli ktoś, kto ma większą twarz, bardziej taką zaokrągloną tą twarz, a nałoży sobie maskę, która będzie miała tutaj, będzie tutaj zbyt krótka, no to też bez sensu, bo słuchajcie, nie będzie po prostu tutaj gdzieś dochodzić, tak? Więc ja na przykład osobiście zwracam uwagę na takie czynniki, jeśli rozmawiamy o maskach, a poza tym, jeżeli ja też maskę muszę bardzo mocno przycinać, tutaj przy ustach, tutaj na brodzie, gdzieś tutaj po bokach, to to też dla mnie mija się z celem, bo jeśli maska jest źle wycięta i źle skrojona, to nie jest to żaden komfort stosowania tego typu produktu, nie przylega on całkowicie do skóry, a dochodzi tylko w pewnych miejscach, gdzie później na przykład musimy dociągnąć samodzielnie to serum, czyli rozsmarować. No, po prostu nie. Co mamy dalej? Płat jest twardy, mimo tego, że dobrze nasączony, mamy fajne składniki aktywne, całkiem dobrze ta maska nawilżała, a poza tym nie robiła nic więcej. A co ona powinna nam robić? Ona powinna odmładzać według producenta, wzbogacona w oleje grzeżoba, adenozynę, hydrolizowany kolagen, argininy, kwas hialuronowy, wspomaga regenerację zmarszczek, opóźnia procesy starzenia się skóry, zwiększa jej elastyczność. Dzięki krystalicznie czystej wodzie lodowcowej działa nawilżająco i odżywczo. No słuchajcie, żadnego odmłodzenia w przypadku tej maski nie ma, a nawilżenie jest, ale poza tym nic ciekawego, więc daję ją do serii tutaj borówkowej. Lecimy dalej. Maska Korean Energy mam, maska na tkaninie tonizująca, która wygląda w ten sposób, czyli maska niebieska. Co my tutaj mamy o niej? Przywraca elastyczność, nawilża skórę twarzy, tkanina twarda, choć biodegradowalna, to też jest, słuchajcie, ważne. Następnie mocno nawilżona, ale w saszetce bardzo mało płynu, czyli mocno nawilżony płat, natomiast tylko płat, tak? Zapach mi się nie podoba, bardzo dobrze nawilża skórę i nie robi nic więcej. Czyli znowu, słuchajcie, mamy tutaj w tej masce na tkaninie Energy wyciąg z oczaru wirginijskiego, który ja bardzo lubię, i łagodzącą alantoninę. Wielki plus oczywiście za to, że płat jest biodegradowalny, ale nic więcej. No słuchajcie, no nawilżenie tak. Te składniki aktywne, które tutaj sobie patrzę, no całkiem fajne. Żeby był jakiś skład kontrowersyjny? Nie. Chociaż jest alkohol pod sam koniec, czyli będziemy mieć tutaj rozpuszczalnik, tak? Średnia. Dalej. Maska awokado. O, teraz przejdziemy do tych maseczek. Mam tutaj dwie, czyli maseczkę witaminową i maseczkę z awokado. I zaczniemy od tej maseczki z awokado. Botanical, maseczka, która ma być przyjazna dla wegan. Informacje o masce: odżywcza i odmładzająca maska z awokado. Bardzo mocno nasączony płat, przez co też można dłużej przetrzymać maskę. Widzicie? Czyli znowu zwróciłam uwagę na to, jak jest nasączony płat. Dobrze wykrojony, w miarę duży. Ok. Dalej, zero podrażnienia, pieczenia i szczypania. Super. Fajnie nawilża skórę, ale nic więcej nie zauważyłam. Widzicie? Znowu. Jakie odmłodzenie w przypadku tej maski? Żadne. Jeśli chodzi o sam skład, no jest trochę tych substancji aktywnych, jest arginina, jest niacynamid, łagodzący pantenol, jest rzeczywiście ten ekstrakt, co mamy niestety wysoko polisorbat 80, który może powodować u niektórych podrażnienie. W moim przypadku na szczęście tutaj nic się nie stało. Jeśli już chodzi o jakieś inne substancje aktywne, na przykład wyciąg z aloesu, wyciąg z ogórka, wyciąg z zielonej herbaty, mamy je praktycznie pod sam koniec. Więc nie jest źle, ale wow, też słuchajcie, nie jest.
Następnie maska witaminowa, czyli właśnie ta. Tutaj z kolei mamy mieć maskę rozjaśniającą, rozświetlającą z witaminami. Jakie mamy witaminy? Widzę, że jest w składzie oczywiście arginina, jest niacynamid, który jest dobrym również antyoksydantem. Mamy łagodzący pantenol, jest adenozyna, mamy wyciąg z rozmarynu, mamy witaminę C, witaminę E, mamy ketony malinowe. Jest ekstrakt z herbaty, wyciąg z aloesu, jest ekstrakt ze słodkich pomarańczy, hialuronian sodu. Dużo tych witamin, no sami widzicie, niacynamid, witamina C, witamina E i tak naprawdę koniec, ale znowu, bardzo dobrze nasączona, fajnie wykrojony płat, czyli podobnie jak wcześniejsza, zapach cytrusowy przyjemny i delikatny, jeśli lubicie takie odświeżające cytrusowe zapachy, delikatnie rozświetla, dobrze nawilża, a skóra jeszcze super nawilżona po zdjęciu maski. I teraz właśnie mi się przypomniało, doskonale pamiętam, że jeśli chodzi o tę maskę, było słabo, ale ta już bardziej przypadła mi do gustu. I mogłabym nawet powiedzieć, że to jest trochę ten pokrój maseczki Pearl od Misha, czyli tutaj ją sobie tutaj dorzucimy. I lecimy dalej, zostały mi kolejne maski, czyli mamy tutaj maseczkę kokosową. O, zobaczcie. Nie ukrywam, że przeciągnął mnie napis kokosowa. Olejowy taki mam, olejowe serum i probiotyki. Ja lubię takie produkty, więc byłam bardzo ciekawa, jak to będzie. I zobaczcie, intensywnie pachnie kokosowo, to prawda. I to jest taki przyjemny kokosowy zapach. Bardzo mocno nawilżona. Super nawilża skórę. Serum olejowe, takie nieco olejowe, czyli tak jak tutaj nam sugeruje producent, że ma to być olejowe serum, maseczka z takim olejowym kokosowym serum i tak rzeczywiście jest. Skóra miękka, przyjemna w dotyku, żadnych podrażnień. A co nam obiecuje producent? Odbudowująca maska serum z olejkiem kokosowym i probiotykami. Czy mamy te probiotyki w składzie? Olej kokosowy bardzo wysoko, arginina, łagodzący pantenol, betaina, gliceryna, mamy tutaj wodę różaną, ekstrakt z herbaty, tak, są również probiotyki i są przeróżne te probiotyki, bardzo fajnie, nawet fermenty drożdżowe i nie tylko. Gdybym miała polecić Wam taki produkt, który rzeczywiście bardzo fajnie nawilża, ale ma formułę olejową, czyli będzie bardziej dla skór odwodnionych, przesuszonych mocno, dla osób ze skórą dojrzałą, suchą, to myślę, że to jest też fajna maseczka warta zainteresowania. Szczególnie, że tak jak mówię, ja byłam z niej całkiem zadowolona. Lecimy dalej. Tutaj mamy teraz dwie maseczki, które wyglądają w ten sposób i mamy maseczkę znowu z wyciągiem z ślimaka i maseczkę, którą nazywam świnka, czyli maseczkę ujędrniającą z kolagenem. Zaczniemy sobie od tej ze ślimakiem i mamy tutaj znowu po zdjęciu lekkie napięcie skóry. Ok, czyli nie, poczekajcie, przepraszam Was. Najpierw od tej kolagenowej, bo tu się rozpisałam dużo mocniej, dużo bardziej. Mocno nasączona płachta, serum kremowe, emulsyjne, czyli podobnie troszkę jak w przypadku tej maseczki Misha Pearl. Dobra, dalej. Dużo serum zostało jeszcze w saszetce, więc też na plus, bo możemy je wykorzystać po zdjęciu płachty lub też na przykład na szyję i dekolt. To też jest kolejny fajny plus w przypadku tej maski. Bardzo dobrze nawilża, lekko wygładza, pachnie intensywnie, ale ładnie, tak kremowo. No i nie doszło do żadnych podrażnień, szczypania, pieczenia na mojej skórze. Fajnie przylegała płachta, więc myślę, że to też jest kolejna maska, którą warto się zainteresować. Jeśli chodzi o skład, to tutaj też, uwaga, mamy na trzecim miejscu w składzie alkohol, więc od razu Wam o tym mówię, ale mamy fajny hydrolizowany kolagen,
hydrolizat kolagenu, który jest też opisany w wielkości cząsteczek i to jest naprawdę super, bo wiemy co i jak. Natomiast mamy kilka kontrowersyjnych zagęstników, które też powodują, że ta konsystencja jest taka jak jest, oraz kontrowersyjne konserwanty, w tym metylparaben. Więc od razu Wam mówię, coś za coś. Maska fajnie działa, fajny efekt na skórze, fajnie pachnie, fajna konsystencja, ale skład trochę kontrowersyjny, więc jeśli jesteście osobami, które nie boją się tych substancji kontrowersyjnych, no to myślę, że tą maseczką też warto się zainteresować. I widzę, że mam tutaj napisane w moim zeszyciku, że ta maseczka, o właśnie, z wyciągiem ze śluzu ślimaka jest bardzo, bardzo podobna. Czyli znowu też mamy te kontrowersyjne składniki w INSI, które tutaj widzę. Natomiast po zdjęciu ładnie napięta skóra. Widzicie? Podobnie z wykrojeniem, z serum, z konsystencją, z zapachem delikatnym, przyjemnym. Na koniec zostawiłam trzy maski, które są dostępne w Biedronce. To są takie maseczki, które mają twarze zwierząt. I jest to jakiś bajer, jest to jakieś urozmaicenie pielęgnacji, ale słuchajcie, to są najgorsze z tych wszystkich masek, najgorsze, przysięgam. Już po otwarciu jednej maseczki mówię, nie no, moment, co to jest? Nawet jedną z nich używałam dzisiaj rano. Twarde, sztywne płaty. Nie wiem, kto myślał nad tym, żeby je tak zrobić. Może to było zrobione specjalnie, bo one są właśnie takie charakterystyczne z nadrukiem i tak dalej. Ale te płaty odklejają się, są sztywne, są niewygodne. Trzeba je pociąć, żeby dobrze przylegały, a i tak się będą odklejać. A najgorsze jest to, że przez to, że są tak sztywne i są tak grube te płaty, to jak ja jestem po 40 i walczę z jędrnością skóry, to jeśli coś tak mocno przylega mi do skóry, to potem się na tej skórze odbija. I słuchajcie, dzisiaj po zdjęciu jednej z tych maseczek miałam taki pasek centralny przez czoło. Po prostu tak mi się ten płat, słuchajcie, odbił, że tam wszystko mi wnikało i zrobił mi się, no tak jakbym wstała czasami, wiecie, na poduszce czasami się tak pojawia, jak stajecie rano, że macie takie odciśnięte ślady na twarzy. Tak było w przypadku tych masek. Kompletnie nie zrobiły nic na mojej skórze, kompletnie. Nawet nie było mowy o tym nawilżeniu. Szybko wysychały, fatalne płaty, fatalnie wykrojone maski, średnie zapachy. Nie polecam kompletnie tych produktów. Nie kupujcie, bo strata pieniędzy. Składy całkiem dobre, ale co z tego, jeżeli przyjemność stosowania takiej maski żadna, efekt żadny. I na sam koniec maska, którą zużyłam kilka razy. Tu mam nowe opakowanie i tą maseczkę pokazywałam Wam też kilka razy w różnych moich rolkach i nie tylko. Jest to maska od marki Isana. Ja szczególnie nie przepadam za tą marką, ale tam jedna maska ma naprawdę fajny skład, super nawilża i to jest bardzo fajne nawilżenie, które jeszcze po zdjęciu maski się utrzymuje. Nie ma efektu ściągnięcia. Fajnie ten płat przylega do skóry. Bardzo dobra receptura, czyli bardzo dobry skład, fajne substancje aktywne. Słuchajcie, to jest maseczka, którą można kupić chyba do 5 zł, o ile dobrze pamiętam, w Rossmanie i na pewno Wam ją polecę. Dobra, bo się rozgadałam. Podsumujmy. Najgorsze z tych wszystkich maseczek, które przetestowałam. Borówkowa, nie polecam Wam tych masek, które są właśnie w takiej formie. Maska Aqua Tiger, o. I te maseczki z Biedry absolutnie nie, na pewno do nich nie wrócę i polecać Wam nie będę. Następnie maski takie średnio, które nie są jakoś tam, nie zrobią jakiegoś efektu wow, ale możecie być zadowoleni z tego, że no fajnie gdzieś tą skórę nawilżą, przyjemnie się je stosuje, czyli maseczka z wyciągiem ze śluzu ślimaka, Puorella. Następnie maska na tkaninie tonizująca, właśnie ta, i maska awokado. Najlepsze z tych wszystkich masek, maska witaminowa, maska z tym olejowym serum kokosowym, tak, maska perłowa od Misza, maski te dwie, kolagenowa i
znowu z wyciągiem, z ekstraktem ze śluzu ślimaka i zdecydowanie najlepsza Isana. Jest! Przetestowałam maski, sprawdziłam, teraz już wiecie co i jak i myślę, że tym akcentem mogę zakończyć dzisiejszego vloga. Słuchajcie, jest mi już tak gorąco, rozpływam się tu, więc mam ochotę na szybki prysznic, zrobienie pielęgnacji, a zabieram się za czytanie książki i tak zakończę dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że takie kosmetyczne podsumowanie w tym vlogu będzie dla Was przyjemnością i też trochę takim innym vlogiem niż zazwyczaj. Dziękuję za Waszą obecność i widzimy się oczywiście w następnych publikacjach. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!